Zakaz narzekania? No to czas do działania. Ja to tak lubię sobie tłumaczyć. No, ogólnie uważam, że wszyscy tu się pojawiliśmy czekając na cud, o którym Robert wspominał, czyli na czas unieść dupę, tak? Myślę, że wiele osób może się ze mną zgodzić. Przyszliśmy tu, by coś w sobie zmienić, by ruszyć dalej. Koncentruj się na tym, co chcesz osiągnąć, a nie czego chcesz uniknąć. Ważne? Bardzo często koncentrujemy się, ojejku, tylko żeby nie było korku, bo jeżdżą się nie spóźniła do pracy. Ojejku, żeby tylko. I co się dzieje? No widziałam, że się spóźnię, no widziałam, że będzie korek, no przecież zawsze tak się dzieje. Zapraszam na kolejny Zakaz Narzekania Show. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.